nami już z numerem katalogowym 22 Goya J. Kolejna klacz trzyletnia i kolejny koń siwej maści. Goya J to polski koń szlachetny półkrwi, urodzona 16 czerwca 2017 roku. Hodowcą i właścicielem tej klaczy jest pan Krzysztof Jędrzejewski z Wielkich Radowisk. Pan Krzysztof Jędrzejewski, odważę się to powiedzieć, wielka postać kujawsko-pomorskiej hodowli, ma w swoim dorobku hodowlanym konia Havana Club, który z ekipą niemiecką zdobył złoty medal Mistrzostw Europy Młodych Jeźdźców we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Aby ten sukces przedstawić we właściwym świetle, pragnę przypomnieć, że na sukces niemieckiego jeździectwa pracuje kilkanaście organizacji hodowlanych, w których łącznie rodzi się ponad 30 tysięcy źrebiąt las szlachetnych rocznie, a ekipę do oficjalnej reprezentacji tego kraju posiłkuje się koniem urodzonym w skromnej stajni pana Krzysztofa Jędrzejewskiego. Myślę, że już w tej chwili należą się panu Krzysztofowi od państwa wielkie brawa za fantastyczną promocję naszej organizacji. A Goya J to kolejna córka już Ogiera Castelrock, który na dzisiejszym pokazie ma jedną z najliczniejszych stawek potomstwa. Przypomnę, że ogier ten stanowił w stadzie ogierów gniezno, był dostępny dla polskich hodowców na bardzo preferencyjnych warunkach. Okazał się też ogierem bardzo płodnym, o doskonałej jakości nasienia i stąd duża liczba jego potomstwa prezentowana w różnych kategoriach na pokazach hodowlanych. I jeszcze raz przypomnę, że Castelrock to połączenie rodu ogiera Cottageson w linii męskiej i ogiera Ladykiller ze strony matki. Matka Goi J, klacz Grace J, to wielkopolska klacz także hodowli pana Krzysztofa Jędrzejewskiego, córka ogiera Helanis. Ten z kolei urodził się w stadnie koni w Nowielicach, jest reprezentantem kapitalnej rodziny żeńskiej założonej przez klacz Hera II. To klacz, która startowała w skokach pod Bogusławem Jareckim na poziomie międzynarodowego Grand Prix. Córka ogiera Polones, a po drodze Helanis ma jeszcze innego bardzo dobrego skoczka pełnej krwi angielskiej, ogiera Kosmos. Natomiast Helanis to dalej syn holsztyńskiego Cantanisa z rodu po Cantusie, a więc z rodu Cordelabrie. Cantanis, chyba najlepszy ogier hodowlany z kolekcji ogierów pana Zenona Faryseja, który prowadzi swoją hodowlę w miejscowości Krąpiel w województwie zachodniopomorskim. Wśród potomstwa Cantanisa były między innymi takie konie jak mistrz polski koni czteroletnich Cantanis Son, finalistka mistrzostw świata młodych koni klacz Hajda, najlepszy skoczek polskiej hodowli przez jakiś czas klacz Santisa i wiele, wiele innych. Następna matka w rodowodzie Goi J, klacz Good Girl, to klacz urodzona w stadninie koni w Nowej Wiosce, od której pan Krzysztof Jędrzejewski dochował się między innymi takich koni jak Good Boy. Ten koń startował na poziomie krajowego Grand Prix pod Bartoszem Włodarskim. Natomiast syn ogiera Folio o wałach Gladiator J był mistrzem województwa kujawsko-pomorskiego w konkurencji ujeżdżenia. Konia tego dosiadała Magdalena Zgórska. Good Girl to córka ogiera Sofix, ogiera urodzonego w stadninie koni w Mosznej. Ogiera nominalnie o rodowodzie skokowym, ale który swoją karierę
sportową rozwinął w konkurencji ujeżdżenia. Sofix był m.in. pod Justyną Dysarz reprezentantem Polski na Mistrzostwach Europy Juniorów w ujeżdżeniu. A wcześniej był brązowym medalistą Mistrzostw Polski Młodych Koni pięcioletnich w skokach przez przeszkody, wówczas dosiadał go Marek Orłoś. Następna matka w rodowodzie, Goijot, klacz Gonitwa, to córka pełnej krwi angielskiej Ogiera Solenizant, Ogiera bezpośrednio po Ogierze Aquino, a więc z kapitalnej polskiego rodu męskiego, a dodatkowo Solenizant reprezentuje rodzinę klaczy Solina, z której pochodził między innymi mistrz Polski seniorów w skokach przez przeszkody pod świętej pamięci Zbyszkiem Kościeńskim w Wałach Skarbiec. Wracając jeszcze do rodowodu Goijot, przypomnę, że Ogier Helanis był czempionem zakładu treningowego w Białymborze i wicechempionem Polski czteroletnich koni skokowych. Po Ogierze Helanis jest także inna klacz hodowli pana Krzysztofa Jędrzejewskiego, bardzo ważna dla jego stadniny, klacz Kamelia J, którą jutro ze źrebięciem będziemy widzieć w dniach polskiego konia sportowego. A na ring wystawowy zapraszam już numer katalogowy 23 Arvalla, a komisję prosimy o omówienie wyników Goijot. Goja J ma za sobą udany występ na Dniach Polskiego Konia Sportowego w klasie źrebiąt rocznika 2017. Już podaję wyniki za typ 7,5, za pokrój 7,5, za kłus 7,6, za galop 7,4, skoki 8,7 i stęp 7,7.
Klacz troszeczkę w takim lekko ciężkim typie, ładnie to brzmi, prawda, lekko ciężkim typie, ale była kiedyś taka waga w boksie, lekko pośmieszna, także to mniej więcej to samo. Dobra w ruchach i najlepsza oczywiście o to, co nam chodzi w skokach. Co prawda miała błędy, nie uszczegła się błędów w trakcie skoków, nie do końca sobie radziła z tymi odległościami, ale ostatnie dwa skoki, super, 8,7 ocena za skoki, nic tylko zakładać spodnie, wsiadać na klacz i trenować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, a przed nami...